Cześć widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj rozpoczniemy sobie serię o nazwie Pooglądajmy. Tak, pooglądajmy czy... No. Więc wchodzimy do farminga. I dzisiaj pooglądamy sobie Erlengrad. Przejdziemy myślę, że każdą ulicę Erlengrada. I to na kierownicy, bo sobie ustawiłem martwą strefę, żeby ją wyłączyć, więc ekstra. Bo wcześniej to musiałem tak kręcić kierownicą, ale czułość chyba zmniejszę, bo... Co to się dzieje? Dobra. Okej. Kariera, już mam rozpoczęty sejwik. Jak widzicie, jestem nowym rolnikiem. Bez modów gram, tylko na klaspaku i Alpine Farming jeszcze tymi dwoma dodatkami, czyli Holmer. Co jest? Holmer i Horsz. To nie zaczynamy. Dzisiaj pozwiedzamy sobie Erlengrad. Ja to zrobiłem na nowym rolniku, będę sobie tutaj też grał, kosił i tak dalej. Więc niech się nam to wczyta. My sobie zagramy na kierownicy. Oj. Jazda będzie, dobra. Start. 20 ściągniczek. Tak, będziemy jeździć przez naszą piękną mapę, o której ja tak mało wiem. Możemy tym pojechać. Albo tym. No kurde, chyba bukrerem pojadę. Tak bez kabiny będzie fajnie. On trochę głośny. A tam. No to co? Poczekajcie. Ja mam hamowanie z otrzymaniem. Czekajcie, bo nie ten pedał. A sprawdzę, czy mi te kierunkowskazy działają. Tak, ten działa, dobra. Tak więc tak, miasto trochę już wiem jak wygląda. A tak więc widzimy sobie po prawej. Szkoda, że mi farming nie prostuje tej kierownicy. Ale ładne widoczki. O, żeby tutaj, poczekajcie, trochę się cofnę. Zrobię chyba tutaj screena. Tutaj albo tam, a potem sobie wybiorę, który ładniejszy i dam na miniaturkę. Ale tutaj ładnie. Ej, co tutaj jest? Ślepe uliczki, obydwie. O,
tutaj jest domek, ej, ale... Widzowie, ja tak muszę tutaj Raczej no, ja tak mogę... Okej, ja tutaj do państwa sobie wjadę. Ja chciał, żeby ten ciągnik był 22, widzowie. Ładny, mi się bardzo podoba ten traktor. Ej, no, ale tam takie... Jakby wycięli tam te drzewa, to by mieli fajne widoczki ci ludzie. A, tutaj kamień, dobra. Dobra, jedziemy do domu po Rigi Traka. On jest świetny w góry, więc... Pojedziemy, bo ten to się tak średnio nadaje tutaj. Sobie Rigi Trakiem pojedziemy. Dobra. Jakby fajnie było tam zjechać. Ale ta mapka mi się bardzo podoba. Erlengrad. Dobra, a tak więc teraz jeszcze... A, bo dobra, tym Rigi Trakiem to... Czekajcie. Widzicie, on jest cichy, ten elektryczny. Chciałem trochę go rozładować też. No jest taki cichy, że ja nie wiem. A ten SKE jest też cichy, czy nie? Nie, tamten lepszy. Tutaj prawie w ogóle nic nie słychać. Co chcecie, krowy? Zaraz was nakarmię. Taki elektryczny ciągniczek jest dość spoko. To mi przypomina, wiecie co, wiecie kogo dźwięk? Odkurzacza. Mm.
poczekajcie, gdzie możemy pojechać? Musimy jak najbardziej zwiedzić tą mapę. Ej, możemy tutaj pojechać, w te góry, bo tutaj to tak... Tak jak tutaj będzie klimacik, ale tutaj w te góry, o tak, ej, a tutaj jedziemy. Potem tutaj wrócimy sobie, albo tędy, ej, tutaj zobaczymy biogazownię, bo ja nie oglądałem, i sobie przejdziemy przez miasto. Ale do tego, gdzie zrobimy drugiego screena. Oczywiście sobie jakoś po łąkach tutaj poprzejeżdżam, posprawdzam budynki jeszcze, ale dobra. Poczekajcie, okej. Dobra. Ile ty jedziesz? Nic nie jedzie, można jechać. Ale to jest cienkie, jak ktoś naprzeciwko będzie chciał jechać. No nie daj Boże, że ktoś naprzeciwko jeszcze nam wyjedzie. Idziemy sobie w góry. Ale tutaj fajnie też mieszkać. Co jest? Czyżby nasz Rigitrak nie miał mocy? O ja, ej! To jest kilka razy groźniej. Jeszcze ktoś ze mną z naprzeciwka. Nie wiem, jak my się tutaj zmieścimy. A jakby jeszcze jakimś dużym John Deere'em z podwójnymi kołami tutaj przejechać. Albo jakimś kombajnem. O, widzowie. To by trzeba było się natrudzić. Tutaj niby jest jakiś punkcik. Dobra. Okej, szczerze jestem trochę zawiedziony. Ale w ogóle czego miałem się spodziewać? Ja myślałem, że tutaj chociaż jakiś malunek na parking. Ale chociaż jest ścieżka. To możemy iść ścieżką. Aha. Ścieżka. Ciekawe, dokąd najdalej możemy zajść? O! Ej, nie. Tutaj jeszcze możemy zajść. No. Tak więc tutaj maksymalnie możemy zajść w Efesie. A ja spadam do ciągnika. Dobra, nasz odkurzacz jedzie. Albo widzowie, na wariata. Wow. Dobra. O tak, dobra, ja nic nie dośpieszam gazu, widzowie. To samo jedzie. Tesla. Tesla! Hurraj, Tesla! Mamy Teslę w Efesie. Dobra, teraz też dośpieszę. Teraz też moja moc. Teraz też jest moc by Borys. Wow. O, ej. Po co tu są te barierki?
Dobra. Ale ładna ogólnie jest ta mapa. Pojadę sobie jeszcze do biogazowni. Zobaczyć, jak ona wygląda. Już ją widzę. Tu jest biogazownia. Widać jakiś syros na kiszonkę. No szczerze, czego ja się spodziewałem po biogazowni? Tak więc tak, jedziemy do hotelu i już kończymy odcinek. Jeszcze sobie troszkę miasto pozwiedzamy, ale... Pewnie dół was najbardziej interesuje. W którą stronę? Ej, widzowie. Właśnie co jest fajne w tej grze? Że mogę sobie znaki brać. Okej. Okay. Jakbym miał to postawić o tak. Felsbrunn tam, okej. Okay. Czyli tamtędy można dojechać do Felsbrunna. A to dziwne, bo pociąg jedzie stąd dotąd. Nie. A tam można gdzieś tu w porcie dojechać do Felsbrunna. O, widzicie, widzowie? Jakie szczęście, aby nas pociąg przejechał. O! Okej, tutaj jakiś sklep. A mogłem wziąć pick-upa. Oj, pick-upem by była zabawa. Dobra, tutaj... Aha, czyli że RSB mogę sobie zmienić ten. Okej, okay, pojazd RSB, no właśnie, w tą stronę, okej. Okay. X, Y coś robi. A wyłącza silnik B, to. Okej, okay, zajedźmy sobie na dworzec. Jak ja lubię te gołębie. Place one. Słyszycie? Słyszeliście? Dun, dun. Coś tam. Ja tam słyszałem. Coś tam gadają. Sport Center. Dobra, pokażę wam najważniejsze rzeczy. Kościół. Na tej mapie. Fabryka sera. Tak, to jest to. Tak, to jest tutaj. Fabryka sera. Mm.
A tu jest fabryka czekolady, prosto. Tahiti Chocolatier. I szybko. Okej. Czekajcie. Bo ja tutaj... Aha, tutaj mamy dojechać jakoś tak. Okej. Na drugim rondzie skręcamy w lewo. Tak, na drugim, okej. Okej. Patrzcie, jaki ładny hotelik. Trzeba się wdrapać na górę. Zon 30. Tutaj mamy parking. Okej. Tak więc teraz tak. Ja myślałem, że da się pedałem chodzić. Chyba z tego miejsca będzie lepiej wszystko widać, ładniej mapę. Tak więc ja robię screenshota i dziękuję bardzo za oglądanie. Cześć!